Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku benchmarkowego cyklu najciekawszych nowinek ze świata elektroniki. Porcja newsów, jakie dla Was przygotowaliśmy, już czeka, a więc zapraszam. Niedawno zaprezentowano najnowszy system mobilny Tizen 1.0. Dziś wiemy już, że system ten będziemy mogli wypróbować najprawdopodobniej korzystając ze smartfona Samsung GT19500. A Wy jak sądzicie, czy na rynku jest jeszcze miejsce na kolejny system mobilny? Tizen wywodzi się bezpośrednio od dobrze przyjętego w Nokia 9 systemu Mi Go, który jednak na skutek zawarcia przez fińskiego producenta umowy z Microsoftem systematycznie jest uśmiercany. System w działaniu jest bardzo przyjemny i lekki. Może on pracować zarówno na mocnych, jak i nieco słabszych urządzeniach. Wyróżnia się zastosowaniem lekkich bibliotek i szeroko zakrojoną obsługą łatwych w projektowaniu aplikacji w HTML5. Oprogramowanie łączy w sobie ładny i przyjemny dla oka design wraz z funkcjonalnością i swobodą wyboru. Już od samego początku oferuje, podobnie jak w konkurencyjnych rozwiązaniach, obszary powiadomień czy obsługę synchronizacji z Google, Facebook, Twitter czy YouTube. Plątanina kabli, mnogość urządzeń i pilotów nimi sterujących to niestety już codzienność. Dla wszystkich minimalistów ciekawym rozwiązaniem będzie Samsung Smart TV z możliwością odbierania telewizji N i cyfry plus bez dodatkowego dekodera. Platformy cyfrowe N i Cyfra Plus wydały certyfikat dla rodziny telewizorów Samsung Smart TV, który uprawnia użytkowników jednego z 38 modeli na korzystanie z modułów dostępu warunkowego dla oglądania kanałów oferowanych przez te sieci. Możemy więc pozbyć się zajmującego miejsce zewnętrznego dekodera. Wystarczy jedynie moduł z kartą dostępu dostarczoną przez operatora, kompatybilny telewizor i gotowe. Wszystko to, co do tej pory robiliśmy w dekoderze, w zewnętrznym urządzeniu przy użyciu dodatkowego pilota, możemy po prostu już robić bezpośrednio na telewizorze, używając pilota, który otrzymaliśmy w zestawie z telewizorem. Mając kartę aktywowaną, możemy rozpocząć korzystanie z telewizora. A teraz informacja, która zapewne ucieszy wielu z Was. Komisja Europejska, która dotąd była jednym z największych zwolenników akta, po wnikliwej analizie daje do zrozumienia, że ustawa ta jest już praktycznie martwa. Komisarz Unii Europejskiej do spraw agendy cyfrowej na odbywającej się w Berlinie konferencji dała do zrozumienia, że Komisja nie popiera już porozumienia akta. Co świadczy o tym, że zauważono negatywne skutki, jakie niesie ze sobą wprowadzenie akta i tym samym zaczęto liczyć się z głosem obywateli, którzy świadomi zagrożenia są gotowi wyjść na ulicę w obronie swoich praw i wolności. Dotyk od zawsze był ważnym gestem. Disney Research prezentuje Touche, czujnik zamieniający dowolną powierzchnię w interfejs dotykowy. Technologia ta wykorzystuje technikę analizującą sygnały elektryczne powstające w wyniku dotyku nie tylko dla jednej częstotliwości, ale dla ich szerokiego spektrum. Dzięki temu możliwe jest tworzenie profili, które można przyporządkować różnym rodzajom dotyku. Czujnik wykrywa nie tylko powierzchnię, ale nawet sposób, w jaki to robimy. Potrafi odróżnić np. ruch łokciem od ruchu ramieniem. Gwarantuje to znacznie szerszy repertuar gestów niż to, co znamy z najbardziej nawet zaawansowanych ekranów dotykowych. Motion Simulation TL1 to realistyczny symulator samochodu z ekranem 180 stopni, który da każdemu domorosłemu kierowcy mnóstwo frajdy. Dwumetrowej szerokości obraz wyświetlany jest przez trzy projektory, których maksymalna rozdzielczość to 5760x1200 pikseli. Nawet najlepsza symulacja, rozgrywana na wielomonitorowym stanowisku, ma jedno poważne ograniczenie. Realizm kończy się tam, gdzie zaczyna się ramka ekranu. Prezentowany symulator wprowadza nowe pojęcie realizmu. Na tak zagospodarowanym stanowisku można naprawdę poczuć się jak za kółkiem bolidu. Cena symulatora niestety idzie w parze z jakością rozrywki. Najtańsza wersja składająca się z ekranu i kokpitu to koszt rzędu około 60 tysięcy złotych. Za maksymalnie rozbudowane stanowisko przyjdzie nam zapłacić około 170 tysięcy złotych. Efekt rolling shutter to brak stabilności urządzenia rejestrującego względem obiektu rejestrowanego. Jednym słowem jest to drżąca ręka operatora.
YouTube podnosi jakość publikowanych filmików, dodając narzędzie eliminacji tego właśnie efektu w swoim edytorze. Znamy co najmniej kilka sposobów na walkę z drżącymi rękoma. Najlepszą z nich jest oczywiście statyw. Jednak jeśli go nie posiadacie, to już teraz nie musicie się martwić o stabilizację kadru filmowanego obrazu. Dzięki wprowadzonej funkcjonalności możemy ruszać kamerą na boki lub filmować szybko poruszający się motyw, a przetworzony obraz będzie pozbawiony efektu rolling shooter. Kontrolery ruchowe okazały się strzałem w dziesiątkę. Konsolowi gracze mieli i mają nadal mnóstwo dobrej zabawy. A co z PC-towymi zapaleńcami? No właśnie, dotychczas musieli obchodzić się ze smakiem, ale już niedługo. Firma Asus prezentuje kontroler z czujnikiem ruchu dla komputerów PC. Asus Xtion wyposażony został w czujniki, które jak zapewnia producent wyróżniają się dużą precyzją i intuicyjnością. Współpraca z PC odbywa się poprzez port USB 2.0, dzięki czemu nie powinno być żadnych problemów z podłączeniem go do jakiegokolwiek komputera osobistego. Urządzenie potrafi odczytać zarówno gesty samych dłoni, jak i ruch wykonywany przez całe ciało. Kontroler może być wykorzystywany nie tylko do gier, ale także do przeglądania treści multimedialnych czy surfowania po sieci dzięki przeglądarce Kaylo. Wśród aplikacji zaprojektowanych pod sensor znajdują się m.in. Facebook, Picasa, Flickr czy YouTube. Kilka miesięcy temu informowaliśmy Was o aresztowaniu założyciela Mega Upload. Jak się okazuje, proces miliardera może nigdy nie dojść do skutku, gdyż wykryto znaczące błędy proceduralne. Rozżalony .com nie kryje pretensji wobec władz. Mega Upload został zamknięty przez FBI na początku bieżącego roku, a jego właściciela aresztowano pod wieloma zarzutami, w tym również kryminalnymi. Okazuje się jednak, że mimo przeprowadzonej z hukiem i wielką pompą akcji amerykańskich służb specjalnych, organy odpowiedzialne za aresztowanie .coma nie wypełniły wymaganych formularzy, a w wielu z istniejących zostawiono ogromne luki i nieścisłości. .com jest wściekły na ludzi, którzy zniszczyli jego działalność. Mimo iż jeszcze nie wydano prawomocnego wyroku, działania władz nazywa karą śmierci. Kanapa, stolik, krzesło, dzbanek, a nawet ramka na zdjęcia. A już niebawem także aparaty cyfrowe. IKEA prezentuje swój autorski produkt, czyli kartonową cyfrówkę z optycznym wizjerem. Tak, to prawda. IKEA, dotychczas kojarzona z na pewno nie z rynkiem fotografii cyfrowej, być może poszerzy swój bogaty asortyment o kartonowe aparaty Knappa z serii IKEA PS. Konstrukcja urządzenia jest bardzo prosta, a jej montaż, podobnie jak w przypadku mebli, pozostawiono po stronie kupującego. Po wyjęciu z pudełka trzeba tylko skręcić kilka elementów i można zaczynać fotografowanie. Aparat ma tylko dwa przyciski. Pierwszy włącza urządzenie i wyzwala migawkę. Dioda sygnalizuje status pamięci, a drugi z przycisków kasuje jej zawartość. Urządzenie wygląda na pewno innowacyjnie, a swoją funkcjonalnością zaspokoi mało wymagających użytkowników. Dodajmy, że zgodnie z zapowiedziami ma to być najtańsza kartonowa cyfrówka na świecie. Wystarczy znaleźć pomieszczenie o rozmiarach sali kinowej, wtargać do niego spory kartonik, wypakować całą zawartość i już nie trzeba chodzić do kina. Panasonic i NHK zaprezentują nam 145-calowy telewizor plazmowy Super High Vision. Prezentowany prototyp będzie z założenia używany do promowania standardu wyświetlania obrazu Super High Vision, który oferuje rozdzielczość 16 razy większą niż ta oferowana obecnie w rozdzielczości Full HD. Jeśli nie możecie sobie wyobrazić, jakie rozmiary ma 145-calowy ekran, to już pomagamy. Weźcie miarkę, narysujcie na ścianie linię o szerokości 3 m i 20 cm, następnie na obu jej końcach wykreślcie prostopadłą linię o długości 1 m i 80 cm. Oba końce łączymy 320-centymetrową prostą. Gotowe! I jak? Rysunek zmieścił się na Waszych ścianach? To nie pozostaje Wam nic innego, jak czekać z nadzieją, że ten mega ekran będzie dostępny w sprzedaży detalicznej. Kochani, to już wszystkie ciekawostki, jakie chcieliśmy Wam zaserwować w 82. odcinku Benchmark TV. Mam nadzieję, że jak zawsze dobrze bawiliście się podczas jego oglądania, a przy okazji dowiedzieliście się czegoś nowego i ciekawego. Trzymajcie się, cześć!